To chyba będzie tak naprawdę takie nagrywanie z numerkami, że tak powiem. Będzie numer 1, 2, 3 i tak dalej. Wspominałam w tamtym filmie o tym, że to jest taki. Może trochę wyostrzało. Taki najnowszy, nawet tak, jeżeli chodzi o butikowy mainstream, przypomina, na moim kanale jest taka playlista. Ale skoro już to jest, postanowiłam, że pokażę ciekawą rzecz, że mam trzy zapachy z papieru w nazwie, które jednak jeszcze dobrze nie sprawdziłam, ale generalnie jakoś tak stricte papierosowe nie są, natomiast motyw papieru, rozgrzanego papieru w tym zapachu jest. Papirus Oud Parle Moi Parfum, w tym papirusie Chloe bardziej tak zielono, cytrusowo, świeżo, wiosennie, trochę ostrzej. Natomiast mam też Black Papyrus z H&M. Ten będzie jeszcze dobrze testowany. Muszę powiedzieć, że flakonik mi się bardzo podoba. Bardzo mi się podobają te flakoniki. Niesamowicie takie kompaktowe, cudowne, cudowne. Szczerze mówiąc, dawno mi się jakiś flakonik tak nie spodobał. Także ten jest naprawdę świetny. Ale mówiłam tam też o nutach widmo. Typu nie ma bzu w nutach, ale w efekcie jest. Chociażby tu czy Naomi Good Sir. I pokażę teraz w ogóle. Tylko gdzie ja to mam? Gdzie ja to mam? Jeden z moich najnowszych nabytków perfumowych. To był zakup jako akcja pomocowa dla Ukrainy. I to jest zapach, który postanowiłam, że właśnie taką drogą nabędę. Ani Gutel, nie chcę mi coś wyostrzyć. Grand Amour, dlatego że to jest taki początek mojej drogi perfumowej w niszy. Kilkanaście lat temu, ale jednak początek. Myślę, że gdzieś 12, może 13 temu, już do końca nawet teraz w tym momencie nie pamiętam.